Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Z cyklu gadżety zbyt ciekawe, by o nich nie opowiedzieć, mam dziś dla was bardzo niecodzienny eksponat. Być może zastanawialiście się kiedyś, jak pisało się gry na konsolę PlayStation Portable, bo oczywiście raczej nie bezpośrednio na kieszonce. Odpowiedzią na to pytanie, choć tylko częściową, jest oglądany przez was zestaw deweloperski DTP H1500. Sprzęt ten kosztował podobno w latach swojej świetności nawet do $7500 za egzemplarz, ale dziś jest raczej jedynie zabytkiem, jako że wsparcie dla PSP zostało już oficjalnie wstrzymane. Aby napisać grę na PlayStation Portable, nie wystarczyło niestety tylko uzbroić się w takie urządzenie. Sam proces pisania kodu odbywał się na zwyczajnych PC-tach, a Sony oferowało dla nich tak zwane SDK, Software Development Kit, zestaw aplikacji ułatwiających proces twórczy. Ten również miał swoją cenę i nieoficjalnie słyszałem o kwotach w granicach $1500 za licencję, co razem daje nam już minimum 9000. Oczywiście z czasem ceny te były stopniowo obniżane. No ale skoro same gry pisało się na komputerach, to po co komu to wielkie szare pudło? Obudowa nazywa je narzędziem testowym i jest to adekwatna, choć trochę umniejszająca funkcjom nomenklatura. Zestaw deweloperski służył testowaniu i debugowaniu, czyli diagnozowaniu napisanego kodu. Bo na komputerze można co prawda napisać grę, ale nie da się jednoznacznie ustalić i przetestować, jak zadziała na prawdziwej maszynie docelowej. U frontu urządzenia znajduje się szereg gniazd. Do dwóch z nich wpina się najważniejszy element układanki – specjalny kontroler, który jednocześnie jest i nie jest konsolą PlayStation Portable. Z frontu jest niemal nie do rozróżnienia względem zwykłej sklepowej konsoli PSP FAT, ale różnice stają się dość jednoznaczne, gdy zerkniemy na jego tyły. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście brak napędu UMD i gniazda na baterię. Miast tego wydobywa się stąd pęk grubych kabli. Będzie to ważna informacja za chwilę. Mniej zauważalną różnicą jest specjalna wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na handheldzie. Jest to OS deweloperski, zawierający szereg dodatkowych funkcji przydatnych dla programistów, które nie są zawarte w oprogramowaniu sklepowym. Podpiąwszy do narzędzia testowego, kontroler działa jak zwykła konsola PSP. Zasilanie przesyłane jest do niej bezpośrednio po kablu, ale ten pełni też drugą funkcję. Otóż na froncie devkitu znajduje się brakujący napęd UMD, pozwalający ładować grę z płyt. Jego umiejscowienie ma konkretne zadanie. Przyciskiem na obudowie możemy przełączyć się na tryb DVD i zamiast z małych dysków Sony ładować kod z drugiego, pełnowymiarowego napędu na standardowe krążki. A to dlatego, że Sony nie dawało nikomu możliwości produkowania płyt UMD, na których były sprzedawane gry. Bez opcji wypalenia mikrodysków, napęd DVD był jedyną sensowną możliwością przetestowania chociażby czasów ładowania gry z napędu optycznego. Z tym, że wbudowany w devkit napęd kompaktów był około 2 razy szybszy niż mały napęd UMD. Trzeba było więc brać poprawkę na to, że szczególnie czas wyszukiwania z DVD był odpowiednio krótszy. Skoro już jesteśmy przy froncie obudowy, to mieści się tu również gniazdo na standardowe karty pamięci PSP i wejście na headsety. U samego spodu znajduje się szereg tzw. GPI, czyli przełączników, które programiści mogli zaprogramować i wykorzystać w dowolny wybrany przez siebie sposób, oraz GPO, czyli programowalnych lampek. GTA Liberty City Stories na przykład zapala ostatnią lampkę za każdym razem, gdy doczytuje dane z płyty. Innymi słowy, były to wskaźniki używane tylko do celów testowych i programistycznych, bez wpływu na ostateczny produkt. A, no i mamy też przyciski F1 i F2, które były guzikami serwisowymi, niezwiązanymi bezpośrednio z procesem pracy na tym systemie. Co się tyczy serwisowania, to dodatkowe zakryte gniazda serwisowe znajdują się także z tyłu jednostki. Tam też znajdziemy port VGA dla monitora, wyjścia audio, oraz oczywiście otwór na kabel zasilający. Waszej uwadze nie umknęła również zapewne antenka, ale o tej za chwilę.
Jeżeli po uruchomieniu tego behemota spodziewacie się ujrzeć na ekranie jakieś tajne panele kontrolne i terminale dostępowe rodem z filmu science fiction, to niestety was zawiodę. Wyjście wideo służy jedynie do duplikowania ekranu naszego PSP i nie jest to jakaś szczególnie niezwykła funkcja, bo w port wideo wyposażona jest też większość sklepowych wersji konsoli, wystarczy tylko odpowiedni kabel. Narzędzie testowe bez problemu odpala oprogramowanie z włożonych płyt UMD i gierki śmigają praktycznie identycznie jak na sprzęcie sklepowym. Trochę bardziej skomplikowane jest posługiwanie się napędem DVD. Ten nie odpali każdej wypalonej na komputerze płytki, więc marzenia o prostym odpalaniu homebrew, piratów czy własnego kodu można włożyć między bajki. Obraz wypalony musi zostać w specjalny sposób i podpisany narzędziem z zestawu deweloperskiego Sony. Dopiero wtedy nasza wypalona płyta zostanie odczytana przez napęd. Nie było to oczywiście problemem dla studiów pracujących z Sony, bo były one wszystkie wyposażone w odpowiednie oprogramowanie w ramach pakietu SDK. Natomiast nikt nigdy nie uzyskał od Sony narzędzi do wypalania dysków UMD. Z obawy o piractwo, co w pewnym sensie zaowocowało, bo piracenie krążków nie miało raczej miejsca. Z drugiej strony, piraci i tak znaleźli inne, mniej kosztowne metody. Jeśli producent gry chciał potestować swój kod na krążkach UMD, musiał wysłać do Sony kod na DVD, który w ciągu kilku dni odsyłany był w formie gotowych płytek. Oczywiście obecność dużego napędu w devkicie minimalizowała taką konieczność niemal do zera. Co ciekawe, w menu ustawień konsoli znaleźć można opcje nawiązujące do różnic w prędkościach napędów, o których wspominałem wcześniej. Odpowiednim przełącznikiem włączyć można tryb emulacji prędkości napędu UMD przy odpalaniu gier z DVD albo udawanie spowolnień odczytu wywołanych np. zarysowaną płytką. Tu też gnieździ się przełącznik między 32 a 64 MB RAMu, co pozwalało testować różnice w działaniach gier między modelem FAT i Slim konsoli, które to różniły się właśnie ilością wbudowanej pamięci. Antenka z tyłu systemu służyła natomiast do emulacji połączenia bezprzewodowego konsoli. Tworząc na przykład gry multiplayer, można było połączyć tak ze sobą wiele devkitów, by testować grę w sieci lokalnej z wykorzystaniem faktycznej lokalnej sieci złożonej z zestawów deweloperskich. Dziś narzędzie testowe dla PSP jest co najwyżej ciekawostką czy muzealnym zabytkiem. Sony rozpoczęło proces wycofywania wsparcia dla Portable w 2014 roku, ostatecznie pieczętując jego los w 2016, zamykając bezpośredni dostęp do PlayStation Store przez ten system. W tym samym roku wydana miała zostać pudełkowa wersja gry Retro City Rampage dla PSP, ale niestety plan został przerwany, gdy okazało się, że Sony zamknęło ostatnią fabrykę krążków UMD. Ostatecznie V-Blank sprzedaje grę tylko w cyfrze, a kolekcjonerzy musieli obejść się pamiątkowym, pustym pudełkiem dołączanym do wydania PS4 gry. Oznacza to, że prawdopodobnie nikt nigdy nie wyda już gry na martwym formacie UMD, a co za tym idzie, niepotrzebne jest narzędzie do testowania optycznych nośników. Tym bardziej ważnym jest więc, żeby wiedza o jego istnieniu nie przepadła głęboko w pomroce dziejów.